Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać kopię zapasową systemu operacyjnego Windows z laptopa MSI. Każdy laptop MSI z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym posiada oprogramowanie zwane MSI Recovery Image Backup, które służy do tworzenia kopii zapasowej systemu. W zależności od posiadanego modelu, oprogramowanie to może być oddzielną aplikacją lub integralną częścią Dragon Center, Creator Center lub MSI Center. MSI rekomenduje i zaleca tworzenie kopii zapasowej systemu zaraz po pierwszym uruchomieniu laptopa. Czynność ta zabezpiecza nas przed utratą możliwości przywrócenia systemu do postaci fabrycznej w sytuacji, gdy po dłuższym użytkowaniu systemu legnie uszkodzeniu. W takiej sytuacji jednym ze sposobów odzyskania systemu jest wysłanie sprzętu na serwis, co może wiązać się z kosztami. Przed wykonaniem kopii zapasowej należy podłączyć laptop do zasilania. W pierwszym kroku uruchamiamy aplikację MSI Recovery Image Backup. Na tym etapie użytkownik jest informowany, że nośnik, który otworzymy, będzie miał możliwość przywrócenia systemu do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że będzie to kopia samego systemu bez doinstalowanych aplikacji i danych użytkownika. Dodatkowo użytkownik, który w przyszłości zdecyduje się na użycie tego nośnika, musi być świadom, że pierwszym etapem przywracania systemu do ustawień fabrycznych będzie formatowanie całego dysku lub partycji systemowej w zależności od dokonanego wyboru. Aby kontynuować tworzenie nośnika z kopią zapasową systemu, naciskamy przycisk Next. W kolejnym kroku mamy do wyboru trzy opcje. Recovery Disk oznacza, że kopia będzie tworzona na płytkach DVD. USB oznacza, że kopia będzie tworzona na pendrive podłączony do portu USB. ISO oznacza, że w przez nas lokalizacji zostaną zapisane pliki ISO z utworzoną kopią systemu. W naszym przypadku wybieramy USB i klikamy Next. Oprogramowanie prosi o podłączenie do portu USB zewnętrznego dysku flash o pojemności powyżej 19 GB. W celu kontynuowania procesu klikamy Next. Użytkownik jest informowany, że na tym etapie podłączony dysk Flash zostanie sformatowany. Jeżeli chcemy kontynuować wybieramy Yes. Po wykonaniu powyższych kroków proces tworzenia kopii zapasowej systemu rozpocznie się. Dodatkowo wyświetli się licznik czasu. Cała procedura zakończy się komunikatem. Zapasowy dysk UFD został utworzony pomyślnie. Czy chcesz usunąć pliki tymczasowe? Aby usunąć pliki tymczasowe zaznaczamy odpowiednie pole i klikamy przycisk Finish.